niestety pierwsza porażka na własnym parkiecie i to tak małą ilością punktów. Chyba takie porażki bolą najbardziej. No tak, zgadza się. No, byliśmy super przygotowani do tego meczu i bardzo dobrze nastawieni. Chcieliśmy wygrać, wiedzieliśmy, że to są derby. Ale no, jak widać, derby rządzą się swoimi prawami. Gdzieś w końcówce troszkę spanikowaliśmy. Drużyna Solonia przejęła inicjatywę, no i to oni dzisiaj wyjeżdżają zadowoleni z Inowrocławia. Co się stało w czwartej kwarcie? Bo wtedy bardzo źle wam szło w ataku, obrona rywali, czy jednak jakieś wasze niedociągnięcia? Wydaje mi się, że troszkę brak skuteczności w czwartej kwarcie zaważył na tym, że drużyna Strumienia zagęściła obronę w pomalowanym, my nie mogliśmy trafić z dystansu. No i tutaj pojawił się problem. Było im dużo łatwiej bronić, bo wiedzieli, że my będziemy próbować rzucać z dystansu, a jak te rzuty nie wpadają, no to niestety wynik jest odwrotny. Drużynie jako całokształt nie za bardzo właśnie się działy rzuty z dystansu, ale ty chyba dobrze się czułeś w tym aspekcie? No tak. Udało się dzisiaj trafić parę rzutów, ale wolałbym trafić tych rzutów o dwa mniej, ażebyśmy my wygrali dzisiejszy mecz, także to jest tylko taka malutka osłoda. Ale niestety w całokształcie no to nie jestem zadowolony. To jest kolejny mecz w krótkim odstępie czasu. Czy taka sytuacja wam odpowiada, czy wolelibyście jednak trochę odpoczynku? Jesteśmy tak jak każda drużyna. Każda drużyna ma tak samo kolejki w środę i w sobotę, także wiadomo, jest to męczące dla organizmu, ale jesteśmy dobrze przygotowani. Podtrenowaliśmy od sierpnia, żeby teraz być przygotowani, a tym bardziej być przygotowani na maj, na play-offy. Teraz po tej porażce pewnie kolejny mecz będziecie chcieli jeszcze bardziej udowodnić, że to był wypadek przy pracy? Jak najbardziej. Myślę, że pewnie jutro spotkamy się, przeanalizujemy to spotkanie i w sobotę będziemy chcieli zostawić po sobie jak najlepsze wspomnienie, no bo szkoda tego meczu, ale to pamiętajmy, że to jest tylko jeden mecz, mamy swój cel gdzieś tam w przyszłości zapisany, także do niego dążymy.